No dzień dobry, moje kochane wagi. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym czytaniu tygodniowym. Czytanie jest oczywiście na przyszły tydzień, czyli od 13 do 19 czerwca 2022 roku. Pamiętajcie, że czytania są ogólne i nie będą rezonować ze wszystkimi, więc bierzcie tylko i wyłącznie to, co jest dla Was, a resztę zostawcie. Zachęcam również do zajrzenia do opisu pod filmem, jest tam kilka ważnych informacji na mój temat, także bardzo proszę, szczególnie moich nowych widzów, zapoznajcie się z tamtymi informacjami, będę wdzięczna. No i co, zostawcie łapkę w górę, jeżeli macie ochotę, napiszcie komentarz, a jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz i Wam się spodoba, to oczywiście zapraszam do subskrypcji. Okej, kochani, lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Co miłego się może wydarzyć, a na co warto uważać? Co w miłości? Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, praca i finanse oraz rada. Dobra? I karta opiekuńcza na nadchodzący tydzień. No, granice nam wyskoczyły. Okej. Granice. Ustalaj granice. Oszczędzaj swój cenny czas i energię. Dobra, zostawiamy tutaj. Talia dopowiadająca jest. I lecimy. Wasza energia ogólna na nadchodzący tydzień. Wow, siła, kochani. Mocna karta, arkana wielkie. Mówi o takiej sile wewnętrznej, o pokonywaniu swoich słabości, o pokonywaniu trudności. Może ktoś z waszego otoczenia będzie potrzebował wybawienia, że tak powiem, w nadchodzącym tygodniu. To staniecie na wysokości zadania. Że tak powiem, no widzicie, uwolnicie powiedzmy tą osobę właśnie z opresji. Ale to też jest uwalnianie się z własnych jakichś ograniczeń, z własnych słabości, pokonywanie tych słabości. To też jest wykazanie się ogromną wrażliwością, bo to nie chodzi o tą siłę taką fizyczną, ale siłę emocjonalną, siłę psychiczną. Zachowywanie, wiecie, trzymanie emocji na wodzy, tak? Zachowanie zimnej krwi w trudnych sytuacjach. Także, moje drogie wagi, no, będziecie wykazywać się ogromną siłą, tą siłą wewnętrzną w nadchodzącym tygodniu. Co miłego się może wydarzyć? Zobaczmy. Królowa Buław. Okej, no fajnie. Królowa Buław mówi o działaniu, więc może jest coś takiego, co Was pasjonuje, co Was kręci, co Was, wiecie, rozpala, w kierunku czego ruszycie do działania po prostu właśnie w przyszłym tygodniu, co sprawi Wam dużo radości, dużo przyjemności. Może to być jakaś aktywność fizyczna, może to być jakiś projekt, może to być jakieś hobby. Królowa Buław mówi też o takim zadbaniu fizycznym siebie. Może zapiszecie się do kosmetyczki, może do fryzjera, może na jakieś treningi właśnie wprowadzicie zdrową dietę, coś, żeby poprawić swój wygląd, swoje samopoczucie. Królowa Buław to oczywiście też pasja, namiętność, więc w związkach, no, może być bardzo gorąco, a dla osób, które są singlami, kto wie, może taki ognisty znak jakiś tu jest na horyzoncie. Zobaczmy tą Królową Buław. Oczywiście Trygon Ognia, Baran, Lew, Strzelec, może ktoś taki być dla Was ważny w nadchodzącym tygodniu. Mamy Króla Pentakli. Wow, dziewiątka kielichów i dziesiątka buław. Szóstka buław, zwycięstwo. No, moi drodzy, mam wrażenie, że część z Was może tutaj postawić na jakiś awans albo coś takiego, bo mamy Króla Pentakli, więc jeżeli w ostatnim czasie walczyliście o jakiś awans, o jakąś pozycję zawodową, tutaj wykazywaliście się tą odwagą, tą chęcią zdobywania czegoś, swojego marzenia, no to kochani, co najgorsze widzę za Wami, dziesiątka buław mówi o zakończeniu jakiegoś cyklu, zwycięstwie, no i tak, as pentakli na spodzie, kochani, as pentakli, czyli rozpoczęcie jakiejś nowej przygody zawodowej. Także dla części z Was, jeżeli walczyliście tutaj o jakiś projekt, pomysł, to jest wygrana tego pomysłu, projektu. Dla części z Was może to była walka o jakąś pozycję, awans, tak? Albo podczas rekrutacji do jakiegoś tam, na jakieś stanowisko, tak? Kochani, co najgorsze jest tutaj za Wami? Rozpoczyna się jakiś nowy etap przed Wami, a z pentakli zasiane nowe ziarno. Król pentakli mówi o dobrej sytuacji finansowej, więc może to świadczyć o jakiejś podwyżce, rozpoczęciu jakiegoś biznesu, który będzie przynosił Wam bardzo dobry przychód, właśnie awans, dostanie się do jakiegoś projektu, który właśnie przyniesie Wam dobre finanse na przyszłość. Także, kochani, bardzo, bardzo fajna sytuacja tutaj wychodzi. Zwycięstwo. Przede wszystkim tu widzę taką Waszą też pewność siebie w tym wszystkim. Że udaje Wam się właśnie pokonać wszelkie trudności i rozpocząć jakiś nowy etap.
Rozpocząć jakiś całkowicie nowy etap, mam wrażenie, że zawodowy. Dla części z Was może chodzić o wejście na wyższy szczebel, właśnie jeśli chodzi o związki, król pentakli, as pentakli, więc coś poważnego. Więc jeżeli były jakieś trudności w związkach, być może właśnie o to chodzi, że zostają pokonane w tym tygodniu, uda Wam się coś zwyciężyć, może przekonać partnera do czegoś, partnerkę do czegoś konkretnego, czego, co pragniecie, jakieś spełnienie Waszych marzeń. No i dzięki temu właśnie tutaj jakiś nowy rozdział się dla Was rozpocznie, moje drogie wagi. Wow, no ale idziecie po jakieś spełnienie marzeń. Jakieś spełnienie marzeń po prostu zostanie spełnione po prostu w tym tygodniu. Fajnie, super. Dobra, na co uważać? Zobaczmy. Rycerz Buław. Kochani, żebyście nie działali bez zastanowienia, ponieważ rycerz Buław jest też taki, że on się rozpala do czegoś, do jakiegoś pomysłu, ale jego zapał szybko gaśnie. Także zanim zainwestujecie w coś konkretnego, czy to jest projekt, czy to jest pomysł, czy to jest biznes, czy to jest związek, kochani, zanim zaangażujecie się w pełni, zastanówcie się, czy aby na pewno to jest to, w co chcecie zainwestować. Rycerz Buław też czasami mówi o jakiejś niestabilnej osobie, więc jeżeli, kochane moje drogie wagi, macie do czynienia z taką niestabilną osobą, czy to w biznesie, czy w życiu osobistym, która pojawia się i znika, która się angażuje, a później, wiecie, nie daje znaku życia, no to warto by było tutaj rozważyć, czy dalej inwestować po prostu w tą współpracę, czy w ten związek, w tą relację. Tutaj mówię, ważne granice są dla Was, tak? Oszczędzajcie swój cenny czas, bo ta osoba może po prostu marnować Wasz czas i Waszą energię. Okej, co w miłości? Zobaczmy. A w miłości mamy siódemkę kielichów, kochani. No z jednej strony może to być takie trochę bujanie w obłokach, jakaś niepewność. Może okazać się, że jest wiele rzeczy, które gdzieś tam wyjdą na wierzch i trzeba będzie podjąć jakąś decyzję. Może mówić o takim braku poczuciu stabilizacji, ale może też oznaczać, że, szczególnie dla moich singli, że będziecie mieć więcej niż jedną opcję do wyboru, tak? Dla mnie siódemka kielichów to też jest takim pozostawanie w świecie marzeń i bujania w obłokach, także może część z Was właśnie w ten sposób tu się zachowuje, że zamiast zejść na ziemię, coś zadziałać, coś zrobić, to woli pozostać w świecie marzeń. No ciekawe, zobaczmy tą siódemkę kielichów. Szóstka pentakli. Rycerz mieczy. Dwójka buław. I na spodzie głupiec, trójka pentakli, czwórka mieczy. Kochani, mam wrażenie, że część z Was, oczywiście to też może być energia Waszego partnera, więc jak coś, to sobie odwróćcie to. Ktoś tu chce rozpocząć jakąś nową przygodę, jakieś budowanie czegoś stabilnego, także jeżeli jesteście w nieformalnych związkach, może chodzić o zamieszkanie razem, może chodzić o małżeństwo, może chodzić o założenie rodziny. Mam wrażenie, że chodzi tutaj o zbudowanie solidnych fundamentów na przyszłość. Ale ktoś tu jest niezdecydowany. Ktoś tu buja w obłokach, jest niezdecydowany. Brakuje mu równowagi, brakuje mu decyzyjności, że tak powiem, w tej sprawie. I kochani, no mam wrażenie, że tu właśnie trzeba zejść na ziemię i szczerze ze sobą porozmawiać o swoich oczekiwaniach, bo mam wrażenie, że jedno z Was, albo Wy, moje drogie wagi, albo Wasz partner, partnerka właśnie buja w obłokach, ale nie podejmuje żadnej decyzji, że tak powiem, a propos jakichś dalszych, właśnie, no czwórka mieczy, to jest nie podejmowanie żadnych decyzji, to jest po prostu stagnacja i nic nie robienie w tym momencie, czyli jesteśmy w świecie marzeń, ale nie wkładamy tych marzeń w realny świat. I kochani, mam wrażenie, że dla części z Was w tym tygodniu ważne będzie zejście na ziemię i szczera rozmowa z partnerem. Szczera rozmowa i taka spokojna rozmowa, bo w rycerzu mieczy mam wrażenie, że może Was trochę emocjonalność ponieść tutaj, a to ważne, żebyście trzymali te nerwy na wodzy. Nawet kochani, bo widzę, że Wy jesteście w tej energii siły, więc to Wy raczej będziecie panować nad sobą. Gorzej może z drugą stroną, więc też bądźcie, że tak powiem, tą rozważną stroną i nie dawajcie się ponieść emocjom, tak? Ponieważ ważne jest tutaj takie porozmawianie a propos dalszych kroków w tym związku. W co zainwestować, w co nie. Czego oczekujecie od tego związku? Czy chcecie kolejny dziecko, czy nie? Czy chcecie razem zamieszkać, czy nie? Czy chcecie kupić jakieś mieszkanie, czy nie? Chodzi o podjęcie jakiejś decyzji a propos budowania tej relacji na stabilnych fundamentach i rozpoczęcia jakiegoś nowego cyklu w Waszym życiu. Ale to musicie, kochani, przegadać, bo mam wrażenie, że Wasze oczekiwania względem siebie mogą się troszeczkę różnić. I tu jest ważne, żeby po prostu znaleźć jakieś wspólne rozwiązanie. Mamy szóstkę pentakli, czyli chodzi o tą równowagę w dawaniu i braniu, równowagę w podejściu, znalezienie złotego środka. O to, kochani, chodzi.
żebyście po prostu szczerze ze sobą porozmawiali o tym, czego pragniecie, a następnie właśnie podjęli konkretne decyzje, co dalej, tak? Co dalej właśnie z tą relacją, co dalej w tej relacji, co dalej z dalszymi, że tak powiem, inwestycjami. Kochani, jeżeli jesteście singlami, mam wrażenie, że może pojawić się ktoś na horyzoncie, kto będzie zabiegał o Wasze względy. Szóstka pentakli mi też o tym mówi, że jest to osoba, i głupiec, tak? Całkowicie nowa, więc to nie jest żaden ex-exowa. Szóstka pentakli, że jest to osoba bardzo zrównoważona. Trójka pentakli też jest niesamowitą energią, mówiącą o tym, że ta osoba ma naprawdę takie chęci na zbudowanie solidnych fundamentów. Możecie współpracować z tą osobą, albo podjąć współpracę z tą osobą. Z szóstką pentakli ta osoba może Wam pomóc w jakiś sposób, rozwiązać jakąś sytuację, może finansowo nawet. Ale kochani, nie wiem czemu, mam wrażenie, że ta osoba będzie mocno się różnić od Waszych oczekiwań, ponieważ ta siódemka kielichów mi mówi o tym, że Wy macie pewne wyobrażenie o swoim idealnym partnerze, idealnej partnerce, tak? I bujacie w obłokach, może wizualizujecie sobie tą osobę, może manifestujecie tą osobę. Tymczasem pojawia się nam tutaj właśnie ktoś taki w energii tego rycerza mieczy, kto przynosi szczerą rozmowę, fajną rozmowę, na fajnym poziomie, że tak powiem. No ale kochani, może się troszeczkę różnić od tych Waszych wyobrażeń. No i tu trzeba będzie podjąć decyzję, czy chcecie zainwestować w tą relację, czy nie. Czy chcecie dać temu szansę, czy nie. Powiedziałabym tak, tu jest szansa na naprawdę zbudowanie czegoś stabilnego, bo trójka pentakli i szóstka pentakli mówi o tym, że naprawdę będziecie się fajnie uzupełniać i że to jest osoba, która właśnie pragnie też takiej równowagi w związkach. To jest osoba zrównoważona, dobrze ustawiona finansowo, to jest osoba, która wie, jak dawać od siebie, wie, jak przyjmować. Także bardzo dobra osoba, bym powiedziała, taka ciepła, ale no mówię, może coś się różnić od Waszych oczekiwań i mam wrażenie, kochani, że to jest też Wasza energia, ta czwórka mieczy, że okej, będziecie tutaj spotykać, może dacie szansę tej osobie, ale na decyzję czas przyjdzie później. Będziecie musieli troszeczkę poobserwować tą osobę, no ale kochani, tutaj pod kolejną siódemką kielichów jest rycerz kielichów, śmierć, dziesiątka kielichów, więc to jest osoba, która może wywrócić Wasze życie do góry nogami. Mamy śmierć, więc to jest kompletna transformacja i dziesiątka kielichów, no jakby nie patrzeć, i żyje długo i szczęśliwie. Więc moje drogie wagi, powiedziałabym tak, nie podejmujcie pochopnych decyzji też, nie podejmujcie pochopnych decyzji, ustalcie pewne granice i obserwujcie, zobaczcie, jak ta osoba po prostu będzie na Was działać, bo ja widzę, że może na początku nie będzie takiego gromu z jasnego nieba, ale z czasem ta osoba może zyskać w Waszych oczach, no i tak jak widzicie na spodzie, śmierć, dziesiątka kielichów, to może być to, moje drogie wagi, to może być to. No dobra, to lecimy dalej. Rodzina, przyjaciele, najbliższe otoczenie, tak jest. No i tutaj mamy też rycerza mieczy. Rycerz mieczy, kochani, czyli komunikacja, załatwianie spraw, działania, może jakieś papierkowe sprawy, ale też mogą się pojawić takie kłótnie, które wymkną się spod kontroli, może z jakimiś młodszymi członkami rodziny, może jakieś takie niedomówienia, ponieważ rycerz mieczy to też jest taka energia osoby, która najpierw działa, potem pomyśli, także wiecie, tutaj też uważajcie właśnie na te emocje, ale też, że tak powiem, nie wdawajcie się w niepotrzebne kłótnie. Jeśli kogoś gdzieś tam emocje poniosą, to starajcie się zatrzymać to wszystko, właśnie ustalić te granice, na spokojnie do tego podejść. Rycerz mieczy też może być taką informacją, że trzeba będzie się dowiedzieć czegoś, doinformować w jakiejś sprawie konkretnej, może polatać po urzędach, może zapytać jakiegoś, nie wiem, notariusza, prawnika, lekarza, kogokolwiek, a propos jakiejś konkretnej sytuacji związanej właśnie no, z jakąś tam sprawą, tak? Zobaczymy. Zobaczmy tego rycerza mieczy. O co tutaj konkretnie może jeszcze chodzić? Tak dodatkowo. Siódemka mieczy, bo coś jest niepewne albo ktoś nie mówi całej prawdy. Koło fortuny, okej. I piątka mieczy, ale mamy też gwiazdy na spodzie, więc jest dobrze. Wiecie, co Wam powiem? Mam wrażenie, że tutaj może wyjść jakaś kłótnia wewnątrz jakiejś grupy, tak? Czyli rodzina, przyjaciele i tak dalej. A propos tego, że ktoś był nieszczery, że ktoś tu za plecami chciał coś ugrać, ukraść, odebrać komuś coś. Mam wrażenie, że to będzie takie trochę nieporozumienie, wiecie? Nieporozumienie, ponieważ rycerz mieczy o tym może też wskazywać, że właśnie oskarżymy kogoś, albo ktoś nas oskarży o jakieś nieszczere działania. Ale ja widzę tutaj gwiazdy i to koło fortuny, więc sprawa się wyjaśni. Sprawa się zdecydowanie wyjaśni i uda się uleczyć tę sytuację. Tak, bo okaże
się, że ktoś czegoś nie dostrzegał. Albo że ktoś po prostu właśnie zadziałał zbyt szybko i przeoczył jakiś szczegół. Ale mamy słońce, kochani, na spodzie. Słońce, gwiazdy, więc uda się uleczyć tą sytuację i rozwiązać na plus. Suma summarum, wszystko będzie dobrze, sprawa zostanie wyjaśniona, no i słoneczko zaświeci nad tą sytuacją. Bo ja tu nie widzę jakichś takich, wiecie, głębokich oszustw czy coś takiego. Bardziej widzę jakieś takie nieporozumienie, że ktoś może Was oskarżyć o właśnie jakieś nieszczere działania, albo Wy kogoś oskarżyć o jakieś nieszczere działania, a suma summarum właśnie, no mówię, to wyjdzie na jaw, że ktoś został źle oskarżony, tak? Że, dlatego mówię, tutaj trzymajcie te nerwy na wodzy i przede wszystkim słowa trzymajcie na wodzy, tak? I nie wdawajcie się w niepotrzebne jakieś tam konflikty, kłótnie, szczególnie jeżeli ktoś Was oskarży o jakieś oszustwo, kłamstwo, manipulację, nie wiem, cokolwiek, tak? Mhm. Tak czy tak sprawa się wyjaśni, kochani, sprawa się wyjaśni, ewidentnie, słońce, gwiazda, wszystko będzie dobrze właśnie w tej sytuacji. Dobra, praca i finanse, zobaczmy co tutaj. No, a tu mamy trójkę pentakli, czyli budowanie solidnych fundamentów. Kochani, część z Was może jest w jakiejś grupie, w której pracujecie nad jakimś projektem, część z Was może tworzy jakąś spółkę albo będzie otwierać jakąś spółkę, tak? Trójka pentakli mi mówi o współpracy, o dobrej współpracy pomiędzy dwoma, trzema, tutaj są trzy osoby, że tak powiem, na tej karcie, może więcej, ale o dobrej współpracy między ludźmi, gdzie każdy być może ma swoje jakieś podejście do życia, każdy ma swoją perspektywę, ale pięknie ze sobą współpracujecie i tworzycie razem coś solidnego. Także kochani, albo jesteście w takiej współpracy, albo taka współpraca zacznie przynosić jakieś fajne korzyści, albo, kochani, wchodzicie w taką współpracę z kimś. Zobaczmy tą trójkę pentakli. Mhm, mamy arcykapłana, bardzo fajnie. Mhm, super. To jest co? Piątka pentakli odwrócona wyleciała. Fantastycznie, bym nawet powiedziała. Fantastycznie. I mamy pazia kielichów. Mhm. Ósemka buław. O, kochani, fantastycznie. Powiem Wam tak, że jeżeli macie jakieś problemy finansowe albo nie pracujecie w tym momencie, poszukujecie pracy, to faktycznie pojawi się fantastyczna oferta współpracy, która bardzo szybko się rozwinie. No kurde, piątka pentakli odwrócona, a na spodzie macie dziesiątkę pentakli. Wow! Także widzicie, tu czeka Was bardzo, bardzo fajna taka korzyść finansowa, zbudowanie jakiejś pozycji, podążanie za głosem serca, ale kochani, siła, to też jest Wasza tutaj główna energia, może mówić, że będzie brakować Wam odwagi, albo będzie brakować Wam pewności siebie i tutaj jest ważne, żeby chwycić tego byka za rogi i ruszyć w tym kierunku, bo tu widzę piękny rozwój wydarzeń. Ósemka była w dziesiątka pentakli i siła, i na spodzie sprawiedliwość Wasza karta. Kochani, podpisywanie nowych umów, sprawiedliwość karmiczna, czyli to, nad czym teraz pracujecie, albo będziecie pracować w przyszłym tygodniu, kochani, będzie taką Waszą sprawiedliwością karmiczną. Dla części z Was podpisywanie nowych umów, dla części z Was widzę tutaj wejście na wyższe stanowisko, albo bycie takim też nauczycielem, liderem w grupie. Jedno jest pewne, jakieś kłopoty finansowe zostają zakończone, los się dla Was obraca, ale też mam wrażenie, że tutaj pracujecie swoim sercem nad jakimś projektem, wkładacie swoje serce, emocje w jakąś współpracę, w jakiś projekt, dzięki czemu sprawy idą szybko do przodu. Ósemka była też świadczy o załatwieniu różnych spraw, o dynamice, o być może jakichś wyjazdach, rozjazdach, przeprowadzkach. Może mówić o jakiejś komunikacji, spotkaniach, mailach, tego typu rzeczy. Będzie dużo załatwiania w związku z tym. Ale kochani, jesteście na fantastycznej drodze. Dziesiątka pentakli, siła, ósemka buław. To, nad czym teraz pracujecie, naprawdę będzie bardzo, bardzo solidne, to po pierwsze. Po drugie, przyniesie Wam bardzo dobre korzyści finansowe. Po trzecie, możecie tutaj stworzyć taką spółkę rodzinną nawet, bym powiedziała, albo jakąś firmę, albo jakiś projekt, który, wiecie, będzie przekazywany dalej, tak? To jest taka Wasza krwawica, bym nawet powiedziała, że to, co teraz budujecie, będzie będzie czymś, czym naprawdę będziecie mogli się pochwalić i z czego będziecie mogli być dumni w przyszłości. Pięknie, wzrost, rozwój widzę. Arcykapłan też może oznaczać, kochani, że to Wy jesteście oczywiście nauczycielami, przejmujecie jakąś kontrolę i rolę lidera, ale może też oznaczać, że Wy znajdziecie tutaj jakiegoś lidera albo jakiegoś mentora, który przeprowadzi Was przez ten proces i doprowadzi właśnie do tej dziesiątki pentakli. Wow, kochani, fantastyczna energia, jeśli chodzi o zawodowe aspekty. No, zresztą
W sumie całe czytanie jest bardzo ładne. Dobra, zobaczmy radę wagi. Rada. A z kielichów. Jak pięknie. Otwórz się na nowe możliwości. Otwórz się na nowe miłości, na nowe osoby, które wkraczają w wasze życie. Czy to pod względem właśnie romantycznym, czy przyjacielskim, czy finansowym, tutaj współpracowym. A z kielichów otwórz swoje serce na kreatywność, na budowanie nowego życia, na jakiś nowy etap. I pamiętaj o akceptacji siebie. Kochaj przede wszystkim siebie. Jeżeli kochasz siebie, to widać, promieniejesz, emanujesz tą miłością i automatycznie dzięki temu przyciągasz więcej miłości i radości i takiego spełnienia do swojego życia. Pięknie, pięknie. Dobra, to zobaczmy zwierzaczka dla was, moje drogie wagi. Troszkę za dużo wyleciało. Czekajcie, czekajcie, pozbieram. Ok. Mam. Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jedną. O, dziękuję za jedną. Mamy kojota, revealer of truth, czyli taki odkrywca prawdy, poszukiwacz prawdy, o, coś takiego. Ten, kto odkrywa prawdę, ujawnia prawdę. Nie bierz spraw zbyt poważnie. Śmieję się, bo dzisiaj, jak jesteście ze mną na Facebooku, to na relację właśnie wrzuciłam takiego mema a propos właśnie brania życia zbyt poważnie. Ale to jak chcecie, to sobie zajrzyjcie. Będzie chyba tam do jutra rana, więc jeszcze macie szansę, jeśli oglądacie ten filmik dzisiaj, czyli w piątek. Piątek, który mamy dzisiaj, 10 czerwiec. Dobra. Make time to play, czyli pamiętaj o czasie na zabawę. Stwórz sobie czas na zabawę, na relaks, na spokój, tak? Prawdziwa wiedza pochodzi ze śmiania się, z radości i z takiego śmiania się ze własnej głupoty, z własnej takiej wiecie, z jakichś babulików, błędów i tak dalej. Także na luzie po prostu podchodźcie do pewnych spraw, nie tak poważnie. I uważaj na wszelkiego rodzaju pułapki i takie podejrzane rzeczy w życiu i ucz się na ich podstawie. Wyciągaj wnioski, wyciągaj lekcje z nich. Z jakichś trudnych sytuacji, z pułapek, właśnie z takich rzeczy. Okej, wagunie, to co? Jeszcze pytanie i odpowiedzi. Jeżeli macie jakieś pytania, wybierzcie sobie numer 1, 2 lub 3, a ja już losuję dla was kartę z odpowiedziami. 1, 2 i 3. Dobra. No to co? Odsłaniamy. Odpowiedź numer 1 brzmi: klarowna komunikacja. Odpowiedź numer 2 brzmi: bądź asertywny. I odpowiedź numer 3 brzmi: nie przestawaj. Tak jest, nie przestawaj. Dobra, wagi, to by było na tyle. Dziękuję wam serdecznie za wysłuchanie. Zapowiada się bardzo ekscytujący tydzień dla was. Pamiętajcie tylko o zdrowych granicach, o więcej takiego luzu, wprowadzenia więcej luzu. No i o tej swojej sile wewnętrznej, bo macie ją, zdecydowanie ją macie. Więc nie zapominajcie o tym, nie zapominajcie o tym, moje drogie wagi. Wszystkiego dobrego, udanego tygodnia. Buziaki. Pa, pa.